Wszyscy przygotowują się do kolejnego meczu w Sankt Petersburgu, najważniejszego dla nas. Polska-Słowacja. Przejdźmy się więc po mieście, zapytajmy naszych kibiców, jakie są ich predykcje na to spotkanie. Obstawiam wynik 2-1 dla Polski. No, liczę na zwycięstwo, stawiam 2-0. Wygramy spokojnie, z 2-0 stawiam do wynik. Myślę, że nasza reprezentacja spisze się dobrze i wygra, no nieważne ile, ale... Ważne, żeby wygrali, żeby dobre otwarcie było na tych mistrzostwach. Ja mam nadzieję taką, że chociaż 1-0, żeby chociaż tą jedną bramkę strzelić, nie dać sobie strzelić, no i żeby chociaż te 1-0 zwycięstwo. No bo jakbyśmy wystartowali od remisu, później będzie ciężko z Hiszpanią i Szwecją, także no, liczę na 1-0 dla nas. Boję się, że będzie remis, boję się, a później... Z tą Szwecją no, będzie no, masakra. No. A gdybyśmy wygrali, to naprawdę będzie fantastycznie. Oni są w takiej samej, mi się wydaje, formie więcej jak my. U nas troszkę było tego chaosu, zamieszania, zbyt dużo, ale myślę, że możemy te 3 punkty zgarnąć pod warunkiem, żeby strzelić w pierwszą połowę bramkę. Liczę na zwycięstwo, może nie jakieś wysokie, ale przynajmniej jedną bramką. Myślę, że łatwo nie będzie, ale do przodu. Zwycięsko jakieś może 3-1 dla nas. No, biorę pod uwagę tylko absolutnie jedną jeden możliwy wynik. Tak, możliwy wynik. Wiadomo, Polska wygra. Ja obstawiam, no już nie chcę też Słowaków tak bardzo im odbierać nadziei. Ja obstawiam 2-1. My to się zastanawiamy już, z kim w 1/8 będziemy grali. Nie? Także raczej 3 gole lewego, tak, 3-0 dla nas. Oby te optymistyczne głosy naszych kibiców sprawdziły się. Chłopaki, pokażcie, co potraficie na boisku, a my kibicujemy naszym. Do zobaczenia.